Buongiorno. Słuchajcie, witam Was dzisiaj w maseczce koloru Giallo-Modena. Jesteśmy zaraz obok Modeny, w mieście, gdzie znajduje się, no właśnie, jesteśmy w Pagani, więc powiem od razu, będę się streszczał, będę mówił krótko, bo jesteśmy w trakcie turu, natomiast Pani się zgodziła na to, żebyśmy robili małe postoje, przystanki na to, żebym mógł opowiedzieć, co widzimy. No tutaj się cała historia zaczęła. To są pierwsze konstrukcje. 15-letni Horacio Pagani stworzył taką właśnie motorynkę, właściwie zupełnie sam. Pierwszy samochód, który można nazwać w pełni samochodem Pagani. Zwiąże się z nim pewna anegdota. Horacio stworzył ten samochód zupełnie sam, również sam go pomalował. Malował go w dosyć pochmurny i wilgotny dzień, więc żeby lakier wysechł, zaniósł elementy nadwozia do piekarni, blisko pieca w piekarni swojego ojca, który był właśnie piekarzem, jak można się domyślić, żeby właśnie samochód się wysuszył. Ojcu się to oczywiście nie spodobało, mówił mu wtedy rzeczy na zasadzie, jak każde dziecko czasami usłyszy: chłopie, weź się zajmij czymś normalnym. No ale Horacio wiedział chyba, co robi, bo zaraz zobaczycie, że jednak zajął się tym, czym zawsze chciał się zająć. Szybka zmiana na LaSquadra. Słuchajcie, jest tyle tutaj detali, że generalnie od razu powiem Wam, że musicie tu po prostu przyjść. Must see. Niesamowite miejsce. Tak w skrócie. Pan Pagani zachował, jakby ma upodobanie do detali, to wiemy wszyscy, którzy po prostu znamy te samochody. Natomiast ma upodobanie również do tego, żeby zachować wszystko, co po drodze doprowadziło go do tego miejsca. Czyli możecie tutaj znaleźć po prostu modeliki, które tworzył mając lat 12, 13, wszystko tutaj jest. Są modele z drewna. Zaczął pracować w drewnie, pokaż Michał, proszę. Ale nie udało mu się w tym drewnie. Natomiast nawet jest taki nieudany modelik, po prostu nie potrafił sobie poradzić z obróbką drewna. Potem na przykład brał puszki. To jest uformowane z puszki metalowej. Już do kształtu rzeczywiście samochodu wyścigowego. Tutaj zobaczcie, jest logotyp piekarni ojca pana Paganiego. Już wtedy zaczął pracować dla zewnętrznych firm, żeby zarabiać za coś pieniądze. Więc na przykład zobaczcie, jest przyczepa kempingowa stworzona i uformowana z włókna szklanego przez samego Horacio. Tworzył na przykład dla radia lokalnego, Radia Casilda, takiego campervana, byśmy dzisiaj powiedzieli chyba. No więc kopalnia po prostu niesamowitych rzeczy. Aha, i jeszcze jedna bardzo super ciekawa rzecz. To jest pan Oresto Berla. To jest kierowca wyścigowy, przez którego poznał pan Pagani właściwie najważniejszą osobę chyba w jego życiu, bo chyba można tak powiedzieć o Juanie Manuelu Fangio, czyli pięciokrotnym mistrzu świata w Formule 1, który no, był dla niego linkiem do tego, żeby dostać pracę w Lamborghini. Ja teraz bardzo skracam tę historię, bo ta historia ma bardzo wiele wątków, ale tutaj są listy, które Juan Manuel Fangio pisał na przykład do Enzo Ferrariego, próbując pomóc mu w znalezieniu pracy. To się nie do końca udało, ale wysyłał te listy również do Santa Gata Bolognese, do Lamborghini. No i tak long story short, tę pracę pan Pagani tutaj dostał. Tu jest wczesny etap pracy w Lamborghini, gdzie na początku był właściwie taką osobą od wszystkiego, trochę przynieść, wynieść, pozamiataj, a dopiero potem dostał pracę w dziale designu. Tutaj są pierwsze zdjęcia Countacza Anniversary, gdzie jakby dostał szansę przy pracy z nowymi materiałami, które wtedy były materiałami właściwie występującymi tylko w wojsku czy w aeronautyce. Chodzi oczywiście o karbon. No i tutaj ta historia się zaczyna. Może jeszcze pokazać, to jest rower, którym pan Horacio dojeżdżał zawsze do pracy. I zresztą ten rower tam pewnie stoi. Nie wiem, czy to jest ten sam, ale właśnie lubił zawsze z rowerem do pracy dojeżdżać. Lecimy dalej. Sorry za chaos, ale po prostu jesteśmy przy zondzie babci, La Nonna. To jest auto chassis number 2. Druga z zond wyprodukowanych kiedykolwiek. Niech Was nie zmyli to, że ona wygląda jak jakaś bardzo późna iteracja zondy. To jest testowy muł, który przejechał bardzo dużo kilometrów i który jakby od początku, on był zondą, potem był zondą S, C12S, przepraszam, zondą C12, zondą C12S, zondą F i tak dalej, aż doszedł do właściwie poziomu zondy R. Jak spojrzycie na tą całą aerodynamikę tutaj, to właśnie
Tutaj jest ten silnik Zondy R i jest tutaj... No to był samochód, który po prostu jakby przechodził przez wszystkie ewolucje, przez które przechodziła Zonda. Ma oryginalne numery, jest właśnie babcią, został w pełni odrestaurowany, żeby właśnie lśnił, tak jak to możecie zobaczyć. Samochód, który stoi tam, w centrum, nie wiem, czy go pokazałeś, Michał, w sensie tam na wejściu, to jest chassis number one. To jest auto, które było rozbite w crash teście. Pagani ma bardzo duże ubaczenie na kwestie bezpieczeństwa, więc auta były rozbijane, sprawdzane, żeby wszystko było ultra bezpieczne, co niekoniecznie jest zasadą w świecie super samochodów, różnie z tym bywa. Ale mniejsza o to. Tamten samochód był rozbity i w 2019 roku został przywrócony do pełnej świetności. Natomiast to jest auto w pełni oryginalne, które przechodziło właściwie przez wszystkie kolejne generacje na tym, no, żywy organizm, można tak powiedzieć. Tutaj mamy kolejną ciekawostkę. Przy okazji na przykład tej Zondy S możemy pokazać. Michał, podejdziesz. Warto zwrócić uwagę na plakietkę Modena Design. Zanim powstała nazwa Pagani Automobili, Horacio Pagani stworzył firmę Modena Design, która zajmowała się no właśnie czym? No tym, z czego Pagani jest słynne, czyli tworzeniem karbonu. Miało ten swój własny piec do wypiekania karbonu, autoklaw. I pracowało, żeby pozyskać pieniądze na stworzenie pierwszej Zondy, na spełnienie marzeń Horacio Paganiego. Pracowało dla różnych firm, dla wojska, nawet dla Ferrari, jeśli chodzi o Formułę 1. Tworzono po prostu, był bardzo duży dział badania i rozwoju, który po prostu tworzył coraz to lepsze technologie dotyczące właśnie wypiekania karbonu. Tym sposobem Pagani był w stanie pozyskać pieniądze na stworzenie swojego samochodu, natomiast z uwagi na to, że pierwsza Zonda w 1999 roku pokazana w Genewie była jakby powiedzmy wytworem Modena Design, jeszcze przez kilka lat, bodaj do 2005-2006 roku, tu mamy Zondę S, czyli to jest chyba 2005 rok, ciągle ta plakietka Modena Design była obecna, ponieważ ta firma, bardziej niż Pagani Automobili, miała renomę, była po prostu znana z tego, że jest po prostu świetnym wytwórcą technologii karbonowej. Dlatego nie zdziwcie się, jeżeli zobaczycie Modena Design, no po prostu to jest wcześniejsze dziecko, wcześniejsza firma Horacio Paganiego. Lecimy dalej. O wszystkich samochodach nie ma w ogóle szansy, żeby powiedzieć, bo to po prostu zajęłoby strasznie dużo czasu i musiałbym zebrać myśli przez cały dzień. Ale przy tym się musimy zatrzymać. Zonda Cinque. Kilka bardzo ciekawych rzeczy dotyczących tego samochodu. To był pierwszy samochód, który przekroczył 1 000 000 euro jako nowy z fabryki. Był limitowany, a do tego wprowadzono technologię carbo-titanium, czyli włókien węglowych łączonych z tytanem dla jeszcze większej wytrzymałości i sztywności monokoku. Możemy to szybko pokazać. Michał, tutaj jest monokok i tutaj jest właśnie ten materiał. Jak widzicie, te włókna są inne, są dodatkowo wzmacniane. Pokaż, że mamy dwa pedały i mamy, jak po raz pierwszy w Pagani, tutaj była możliwość wyboru skrzyni automatycznej. Właśnie ten samochód jest tak skonfigurowany, że ma skrzynię automatyczną po raz pierwszy. I co tu jeszcze chciałem Wam powiedzieć? No w tej chwili te samochody oczywiście, no cena nie ma limitów właściwie. Powiedziała nam pani przewodniczka, że najdroższym oficjalnie samochodem jest Zonda Barchetta, niedawno wypuszczona, która kosztowała oficjalnie 14 milionów euro. Natomiast wiemy, że takie samochody z drugiej ręki no już teraz dobijają do 20 milionów euro, na przykład właśnie Zonda Cinque. Także taki tam detalik mały. Lecimy. Pamiętacie Alberto Tombę, takiego mistrza narciarstwa? Słuchajcie, tutaj są buty dla Alberto Tomby, specjalnie wzmocnione na tyłach butów włóknem węglowym, oczywiście produkcji lokalnej. Tomba miał problem, buty mu się po prostu łamały, pękały, nie wytrzymywały naprężeń, które po prostu powstawały podczas jego zjazdów. Dlatego Pagani stworzył buty, które w końcu pozwoliły mu na to, żeby zjeżdżać i nie znajdywać butów połamanych. Tutaj mamy jeszcze raz, wspominałem o Modena Design, tutaj są stroje robocze, karty, z którymi po prostu pracowano wtedy. To jest pierwszy z zakładów właśnie Modena Design. Tu jest ten pierwszy piec autoklaw do wypiekania karbonowych wanienek, jak to niektórzy lubią nazywać. Zobaczcie, to jest list od Benego Caioli. To jest pan uważany za pierwszego klienta Pagani. Tutaj jest informacja o tym, że wpłacił zaliczkę. Jeżeli się zastanawiacie, dlaczego Huayra BC od właśnie Benego Caioli. To są jego inicjały pierwszego z klientów
firmy Pagani Automobili. Czyli jest rok 2010, targi w Genewie, gdzie zawsze tradycyjnie Pagani pokazywało swoje nowe samochody. To była sytuacja, kiedy nie przygotowano prototypu, nie przygotowano samochodu jakby fizycznego, tylko pokazywano ten właśnie model na targach, który miał po prostu pokazać, czym będzie Zonda R. No i oczywiście nie trzeba było tak naprawdę pokazywać prawdziwego samochodu, bo szybciutko właściwie ludzie na podstawie modelu stwierdzili, że po prostu chcą tego samochodu, a potem już właściwie każdy kolejny samochód był wyprzedawany, zanim został pokazany. Nikt nie musiał nic zobaczyć i po prostu ludzie w ciemno zaczęli kupować. Natomiast jeszcze wtedy był potrzebny taki modelik, żeby po prostu klientów trochę zachęcić. Zonda R, 750 koni, samochód homologowany tylko na tor, natomiast nie homologowany do ścigania się, nie spełnia norm na chyba żadnym torze po prostu wyścigowym, norm dźwiękowych. Po prostu jest tak głośny, że tutaj pani przewodniczka mówi, że kiedy przyszła do pracy w 15 roku i były jakieś testy, to nie była w stanie, testy gdzieś tam trzy budynki dalej, nie była w stanie tutaj robić turu po prostu po muzeum, bo było tak po prostu głośno, że no nie dało się pracować. Samochód jest pozbawiony, no jak widzicie, jest po prostu trochę ogołocony z części, natomiast chodzi tutaj o to, żeby pokazać pieczołowitość w dbaniu o detale. Nawet elementy, nie wiem, z karbonu czy elementy aluminiowe, które dla Pagani wykonuje firma Aspa, są no, tak wykonane, że nawet jakbyście ich nigdy nie ujrzeli, jakieś najmniejsze detale są wykonane tak, że po prostu no, no widać, że tutaj jest po prostu nieprawdopodobna dbałość o każdy jeden detal. Można się wszystkiemu przyglądać, każda śrubka nosi zawsze logo Pagani, możesz to pokazać. Najmniejsze śrubki po prostu są ologowane, no, no cóż więcej powiedzieć. No. Słuchajcie, to jest silnik Mercedesa M120, stworzony pierwotnie, żeby silnik BMW z E32 750 przyćmić. To był silnik stworzony do S-klasy, 408-konny, który pojawił się w pierwszej Zondzie. Właściwie praktycznie 5 pierwszych sztuk Zondy było silnikiem o niezmienionej konstrukcji, właśnie M120. A tutaj jeden mały akcencik, Michał, jak podejdziesz do tego rysunku technicznego, który został przysłany do Pagani w 1994 roku, silnika M120, jeżeli mój niemiecki bardzo słaby mnie nie myli, to tu jest napisane Bearbeitet, czyli ten rysunek został stworzony przez niejakiego pana Krawczyka, więc być może mamy tutaj mały polski akcent w historii firmy Pagani Automobili. 2008 rok, powstają pierwsze modele Huayry, która miała premierę w 2011 roku. Słuchajcie, zobaczcie, bo to jest bardzo ciekawe. To są modele z drewna i tutaj są odręczne, flamastrowe notatki Horacio Paganiego, który po prostu zgłasza pewne poprawki do designu. Tutaj to lepiej widać, zobacz. Tutaj plus 15. Nie wiem, co to do końca znaczy. Tutaj są jakieś przesunięcia, no ale super ciekawe, że można to zobaczyć po prostu znowu. Chciałbym powiedzieć, że to jest smaczek Andresito, ale to oczywiście jest smaczek pana Horacio Paganiego. To są rysunki, które przedstawiają wczesne, powiedzmy sobie, wizje na temat Zondy, które powstawały jeszcze właściwie u schyłku pracy pana Paganiego w Lamborghini. Po godzinach, nocami rysował sobie po prostu swoją wizję. Właściwie to miał być samochód stworzony dla Lamborghini, natomiast z uwagi na kryzys, na wojnę w Zatoce na początku lat 90. po prostu kryzys dosięgnął wszystkie marki Lamborghini bardzo mocno. No i tak się skończyło, że po prostu Horacio stworzył swój własny samochód. Natomiast ciekawostką, od której zacząłem, jest to, że już wtedy w latach 90. powstał taki rysunek, gdzie jak zobaczycie, to są aktywne te flopy, które flapy, nie wiem jak to się po polsku nazywa, no, to co jest w Huayrze z tyłu, tak, i jest, ma, spełnia funkcję docisku lub hamulca aerodynamicznego w momencie mocnego hamowania, już wtedy klapy po prostu. Klapy, właśnie, no? Klapy. Już wtedy, że tak powiem, zawitało w głowie Horacio Paganiego, natomiast no, nie było funduszy wtedy na to, żeby po prostu tak długo siedzieć w tunelu aerodynamicznym, żeby to rzeczywiście miało sens, natomiast to jest pomysł, który kiełkował, a ujrzał światło dzienne już właśnie w Huayrze w 2011 roku. 2011 pojawia się Huayra. Krótko tylko wam powiem, że Zond powstało około 140 sztuk, natomiast Huayry było 100. 100 Huayry Roadster, jeszcze są dodatkowe wersje Huayry, kolejne, które są jeszcze w produkcji.
No więc jakby to pokazuje, że Pagani weszło na trochę inną skalę produkcyjną, ponieważ na przykład pierwszej zondy było 5 sztuk, tak? A tu mamy już po prostu 100 sztuk, więc wciąż no, jest to produkcja super limitowana. Oczywiście każde auto powstaje ściśle tylko i wyłącznie na zamówienie, nie ma stoku jako takiego. Natomiast no, to już jest nieco inna skala w tym momencie przy modelu Huayra. Lecimy dalej. Znowu nie wiem co powiedzieć, weszliśmy właśnie do miejsca, gdzie samochody są składane, nie jest to fabryka, jest to teren manufaktury, nie możemy wam wszystkiego oczywiście pokazać, natomiast robi to gigantyczne wrażenie, nie wygląda, nie wiem w ogóle znowu za bardzo co powiedzieć. Słuchajcie, to jest Zonda R, prototyp 0, który teraz jest przerobiony na Zondę Revolution. To jest ten właśnie samochód zrobił rekord na Nordschleife, pamiętne 6,47, bardzo długo nie pobite. Tu mamy Countacha, przy którym Horacio Pagani pracował w swoich czasach w Lamborghini, Countach Anniversary. Tu mamy Huayra R. Zaraz przejdziemy, pokażemy wam kilka detali, bo one też totalnie rozwalają głowę. Natomiast popatrzcie sobie chwilę na te samochody. Tylko taki fragment możemy wam pokazać w szerszym kadrze, a potem już jest po prostu wszystko top secret. Słuchajcie, to jest ciężki kawałek aluminium, jest to wycinane ręcznie z litego bloku aluminium. Oczywiście wszędzie są, nie wiem czy tutaj też jest logotyp, ale nawet na takiej śrubce, zobaczcie, aż ciężko ją podnieść, jest malutka, ale nawet tutaj jest logo Pagani. To jest wszystko, to jest aluminiowe albo to jest tanowe, już nie pamiętam, słuchajcie, ale oczywiście same najlepsze materiały. No to wszystko waży, to jest po prostu, zobaczcie. Nigdy to nie będzie widoczne, bo to jest naklejone, albo oczywiście naklejone, co ja mówię, to jest przykręcane na te piękne tytanowe śrubki na samochód, ale wciąż tutaj jest logotyp. Aha, jeszcze jest jedna rzecz do opowiedzenia. Legenda głosi, że był klient, który sobie zażyczył, żeby to było przygotowane ze szczerego złota, 24-karatowego. A jak pani przewodniczka powiedziała, tutaj wiele legend ma odzwierciedlenie w rzeczywistości, więc tak was tylko z tym zostawimy. Jesteśmy w miejscu, gdzie materiał jest przygotowywany do obróbki. Tutaj są bardzo różne rodzaje włókien węglowych przygotowywanych do pracowania nad tym materiałem. Tutaj są wycinane różne kształty. Materiał jest przechowywany, w ogóle te zwoje są wcześniej przechowywane w takich zamrażarkach, gdzie jest temperatura minus 18 stopni. Żeby materiał nie zawilgatniał, bo on musi być, że tak powiem, jak najlepszym, właśnie musi być utrzymywany w suchości, żeby zachował swoje najlepsze atrybuty. Jesteśmy w sercu całej manufaktury Pagani. Za mną stoi autoklaw, ten właśnie oryginalny autoklaw, na który Horacio Pagani wziął kredyt w latach 80., kiedy uwierzył, że to jest właśnie urządzenie potrzebne mu do zmienienia świata super, albo właściwie hiper samochodów. Sam piec jest pomalowany w kolorze, nie pamiętam nazwy, ale tutaj postaram się, żeby gdzieś się ten kolor pojawił, w którym była pomalowana pierwsza Huayra, która stoi w muzeum, pokazana na targach w Genewie w 2011 roku. Więc jest to, tutaj jakby nie ma przypadków nawet w takich elementach. W tym piecu dzieje się magia, panuje temperatura nie jakaś super wysoka, około 140 stopni, natomiast jest bardzo wysokie ciśnienie 6 barów. Tutaj te wszystkie warstwy, które widzieliście, jak tam ręce składają, kleją ze sobą, są wrzucane na, w zależności od wielkości części, na godzinę lub te największe części nawet na 4 czy 6 godzin, gdzie dokonuje się sprasowanie tych elementów ze sobą, po to, żeby one miały absolutnie wielką sztywność i, no i jakby spełniały te normy, które mają spełniać. Za nami body shop. Tutaj się przygotowuje, obrabia jakby karbon, żeby rzeczywiście nabrał takiego kształtu, jaki potem widzicie na samochodach gotowych. To jest proces chyba, nie wiem, 8-etapowy. Tutaj jest element, który nie trafił, jakby nie przeszedł ostatecznych weryfikacji z różnych powodów. Ma różne niedoskonałości. Natomiast zobaczcie, bo to jest ciekawe. Elementy się wykleja jakby w takich powiedzmy sobie wzorcach. Tutaj jest wzorzec, który po prostu składa się na lustro. Nie będę go teraz składał, bo boję się, że mi spadnie. Natomiast lustro jest w tym wyklejane, potem trafia do pieca. Potem oczywiście jest przygotowywane w taki sposób, żeby było idealnie gładkie, żeby zawsze ten pasek karbonu był idealnie pod kątem kształtu
no wszystko musi być, wiadomo, najlepszej jakości. Natomiast to jest ciekawe, żeby, że tak powiem, można było odtworzyć, niekoniecznie produkować, ale odtworzyć każdy z samochodów, każdy z elementów samochodu produkowanego nawet od samego początku, to firma ma zachowane wzorce każdego jednego elementu, więc jakby są de facto w stanie odtworzyć każde, nie wiem, lusterko, każdy element monokoku po prostu z każdego samochodu, ponieważ są te wzorce, więc de facto jest możliwość wyklejenia, przygotowania nowych po prostu elementów karbonowych do każdego samochodu. Tutaj jeszcze pokażę Wam. To jest karbotytan. Nie wiem, jak się to po polsku nazywa. Tu są jakby włókna tytanu, które wychodzą z włókien karbonu. No tak to mniej więcej wygląda. Karbo-titanium. A teraz Wam jeszcze pokażę, bo jest materiał nowszy niż karbotytan. Nazywajmy go tak na roboczo. I to za chwilę Wam jeszcze pokażę, bo to jest też bardzo ciekawe. Tu mamy włókno karbotytanu, jak już go nazwaliśmy po polsku. Nie wiem, czy to poprawna nazwa, więc jakby co to mi wybaczcie. To jest odważnik o masie 1 kg. A tutaj jest nowy materiał wprowadzony w Huayra Roadster, Carbo Triax, gdzie również mamy kilogramowy odważnik. Natomiast zobaczcie, co się dzieje. Ten materiał jest lżejszy, a jednocześnie jest bardziej jeszcze wytrzymały na zgięcia, więc po prostu Huayra Roadster, ktoś się może zdziwić, jakim cudem Huayra Roadster jest lżejsza niż jej odpowiednik z zamkniętym dachem. Wiemy, że przecież zawsze samochody z otwartym dachem są cięższe, ponieważ wymagają dodatkowych usztywnień nadwozia. No właśnie tutaj dokonano w dziale Research and Development w Pagani, wynaleziono de facto ten materiał, który właśnie pozwolił na to, żeby Huayra Roadster była samochodem lżejszym, ponieważ no, ten materiał na to pozwolił. You just have 14 milionów razy 4,60? 65, kurs się waha. Tak gdzieś tyle. Misiek, nagrasz mnie przy zondzie Barkecie? Słuchajcie, jesteśmy, jakby to już jest koniec naszego touru wspaniałego. Znajdujemy się tutaj obok rowerów. Nie wiem, czy wszystkie, ale na pewno ten czerwony, piękny Colnago to jest rower, którym pan Pagani przyjeżdża sobie do pracy. Podobno zawsze, znaczy, jeżeli pogoda pozwala, to zawsze na rowerze. Ale przede wszystkim chciałem bardzo podziękować pani Ilarii za to, że nas tak fantastycznie poprowadziła i zdradziła tyle sekretów. Thank you very much, Ilaria, for this amazing tour. One of the greatest experiences in my life in terms of the automotive life of mine. So thank you very much and hopefully see you again. Well, I hope to see you too and it's been a pleasure to have you here. Thank you very much. Have a good day. Have a good day. Zobaczcie, kto do nas dołączył. Jest oczywiście Karo. Cześć. Karo, jesteśmy sobie razem w pokoju, gdzie pan Pagani na co dzień urzęduje. A zacząłem od tego, że jesteśmy w pokoju pana Paganiego, tak. Bo... Dlatego, że będziemy dzisiaj przeprowadzać rozmowę z Horacio Pagani i ona odbędzie się tutaj w tym centralnym miejscu, czyli właśnie pokoju, w którym urzęduje na co dzień Horacio Pagani, jeśli jest tutaj w firmie i ma jakieś sprawy do załatwienia tutaj na miejscu. W ogóle to miejsce jest niesamowite. Ja tutaj w ogóle siedziałam dzisiaj cały dzień, pracuję na komputerze, natomiast przed chwilą tutaj mamy ze sobą pianino, przed chwilą tam przyszedł klient i grał na pianinie. Klient, który przyszedł konfigurować samochód, prawda? Etap produkcji właśnie, bo tak. Auto jest skonfigurowane, ale sprawdza etap produkcji. Tak, przyjechał do fabryki, zobaczył jakiego samochód, w jakim aktualnie jest stanie produkcji, przyszedł tutaj, pograł na pianinie. Tutaj widzimy projekty, rysunki Huayra R, która znajduje się za nami, która też jest w tym pokoju. Po lewej stronie mamy głośniki, które wchodzi się do tego pokoju, dostrzega się to na początku i mówisz, co to jest. Więc jakby... No to jest audio tutaj w pokoju. Tak, w ogóle właśnie, fajna rzecz też, kask Hamiltona. A, no tak, bo tak. Hamilton dostał, już nie pamiętam, którą, Zondę Revolution.